Samorząd gminy Olszyna realizuje zadanie polegające na budowie centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie miasta Olszyna. Powstaje nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne właśnie w Olszynie przy ulicy 3 maja z myślą o osobach, które tej opieki najbardziej będą potrzebowały. Będzie tutaj mieściło się 20 miejsc. A mianowicie 8 miejsc całodobowych dla tych osób potrzebujących pomocy, jak i też 12 miejsc 12-godzinnych. Będzie tutaj centrum rehabilitacji, opieka lekarska, opieka pielęgniarska. Zadanie jest realizowane ze środków też pomocowych między innymi, które otrzymaliśmy od. Pana wojewody dolnośląskiego w wysokości 3 milionów złotych, Pozostałą kwotę 1 950 tysięcy dokładamy z budżetu gminy. Zadanie to w perspektywie da duże oszczędności w olczyńskim budżecie, bowiem teraz środki, jakie samorząd musi wydatkować na tego typu działania pozostawać będą w jednostce samorządu. Ta inwestycja była planowana od wielu lat, gdyż ilość osób. Potrzebujących taki, takiej opieki z trudem dostaje się do DPS-ów na terenie czy naszego byłego województwa i czy też na terenie kraju. Odpłatność, którą musimy uiszczać, a wcale nie jest mała, musimy przekazywać to z budżetu gminy, dlatego też taka ani inna decyzja, oby jak najszybciej była zrealizowana. Termin oddania do użytkowania tego centrum opiekuńczego to jest przewidziany na dzień 30 sierpnia przyszłego roku. W związku z tym jestem przekonany, że również firma Eltor realizująca to zadanie wywiąże się z realizacji tego przedsięwzięcia. Serdecznie wszystkim dziękuję. No, i liczmy na to, że to centrum jak najszybciej powstanie właśnie w Olszynie. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.